Witam wszystkich z Rybnika, z takiego leśnego parkingu przy ulicy Wielopoly. Tutaj, że przybył machiną teleportacyjną. A dzisiaj mamy trasa leśno-rowerun. Także mam nadzieję, że będzie fajnie. Około to miejscowa tu jest. Parkować przy row Rybnik, słuchajcie, ale no nie było szans tam parkować. Aha, Garmin Mechanizm widzi. Ja to pociulał. Wróć, to jedziemy do lasu. W sumie dzisiaj mają być leśne trasy, ale dzisiaj też ma być dość fast hits, więc takie trasy są wręcz skazane. Zresztą okolice Rybnika słyną z tego, że to są lasy, ale też i pioski. Z początku na dzisiaj były zapowiadane roztomajte burze. Najnowsza prognoza jest taka, że dzisiaj nic nie będzie. Czy będę dzisiaj nie skoro wracać? No oby nie, bo jutro muszę o 4 rano do roboty iść. Także trzeba będzie się troszkę uwinąć, nie? Znaczy się muszę, no nie muszę. No. Bo wiecie, że ja chodzę do roboty wtedy, kiedy chcę, a nie muszę. Aha, i tutaj na ten mościk rzeka Ruda. Znana rzeka tutaj w okolicy, zresztą zalew jest na tej rzece Rybnicki, nie? Co się podgłośnić. Ja, go Power Ranger. Metrów skręć w prawo w szlak. A to mnie zaskoczyło. No to jest nowość, bo słuchajcie, ja nic nie ustawiał. Wcześniej mi go dało po angielsku. 950 metrów, kieruj się w prawo w szlak. To jest fantastyczna sprawa, słuchajcie, w tym momencie. Sumrzech jest zaskoczony, ty może kto podgłaśnił, bo mi się właśnie zdawało, że mi go do po polsku. Normalnie szok. Jest w szoku.
takim sposobem, żeby dotarł na trasę. Metrów kontynuuj do szlak. Dziewięćdziesiąt metrów skręć w lewo w szlak. Siedemdziesiąt metrów skręć w lewo w szlak. To jest piękna sprawa, słuchajcie teraz. Jak tutaj mamy taką miejscówę. Pan Jezus na krzyżu. Czarny szlak rowerowy i do piechurów. Miejsce odpoczynkowe. Niebieski szlak rowerowy też przyjdzie. I też piechty. Żółty też dołączył tutaj do niego. Więc naprawdę fajne miejscówy. Jeszcze mam numer z Turle Silesia, zapomniałem go wściekać. No i mamy pierwszą skrytkę geocachingową. Szybko, sprawnie. Wygląda na to, że jest tutaj drugi. Także rewelacja. Wpisujemy się i jedziemy dalej. I tu mamy widok na rybnik, na elektrownię. Jeśli na jakieś rondo golejowskie jadymy, a drugiego kresa niestety, że nie znów. Tak to da. Ale tak było czasami. No, piaszczyste tereny takie. Polsko-Bieda po prawej i po lewej stronie. Tak co mi pierzy narzekają, że nie ma w tym kraju pieniędzy. Że podatki wysokie, że rachunki wysokie, wszystko wysokie, słuchajcie, a chałupy się budują. Baseny przy chałupach są, wszystko jest. Tam do na to, że to tutaj stacja drogi krzyżowej mamy. 550 metrów, zjedź na prawo, droga gruntowa. Proszę, mój Garmin zaczął do mnie przemawiać w języku polskim. Szkoda, że jeszcze nie po śląsku. No powiem szczerze, fajnie zrobione. Jako kalwaria tutaj jest. Stacje drogi krzyżowej. Przy jednej z nich my są. Pan Jezus pociesza niewiasty. No to z reguły przy odprawianiu nabożeństw drogi krzyżowej będą się, że kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat. Ja chodzi się do kościoła, to się wie. No fajna miejscowa tutaj, grzybówka jakoś. Obieg rekreacyjny. 600 metrów skręć w prawo w Książenicka. Się tu nie dzieje dzisiaj.
fajna taka miejscówka tu jest. Grzybówka. Można sobie tu robić imprezy, można siatkówka zagrać. No. Od razu jak się na ten asfalt wlezie, to od razu cieplej się robi człowiekowi. Jest tu monitoring, słuchajcie. No, bez dwóch zdań. Ja też mam swój własny monitoring. Ale tutaj z rowerem nie wyjdę. Słychać tam jakiegoś idiotę na motorze. Sam muszę jeszcze pojrzeć, tutaj trzeba zrobić zdjęcie. Jakoby w górach chodził. Trzeba się będzie przejść po górach kiedy. Nie rusz tak trochę mniej się. Siostra nie może chodzić. My są na trasie. Nie no. Jakie wysokie napięcie, nie? A elektrownia jest. Regional Strom będzie. Logiczne. Metrów kontynuuj do Książenicka. Nie. I słuchajcie, nie wiem czy to widzicie, ale widać sam Hanę i Charlotte'a. Hołda. Tu są my w takim lasku przy Daglezjach, które zostały posadzone tutaj na polecenie rządu kanclerza Bismarcka. Te Daglezje tutaj są bardzo wysokie. Zresztą tutaj widzicie, o, to naprawdę niesamowita rzecz. I takie daglezje są też, znaczy jedna daglezja jest na Soszowie, tam też jest kesz przy niej. Józef on zdradził. No oczywiście tutaj też było, ale nie będę go dać kaj konkretnie. W każdym razie te daglezje zostały tutaj sprowadzone z Kolumbii Brytyjskiej. Słuchajcie, Kolumbia Brytyjsko to jest prowincja Kanady, może z Ameryki Północnej. Nieźle, nie? Ale są wielkie te daglezje. Fajnie to wszystko wygląda. Tu mamy taką oto kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej. Grybnik Ochojec. Nawet się będzie dało wyjść. Nie da się wyjść. No widać, że tu są msze nawet odprawione. Także fajna rzecz. Był tutaj też kesz. Że super, naprawdę murowano z pruski cegły. Co to jest? A to jest kesz. No proszę, ale wielki. Wow, widzicie to? Ale wielkiego kesza żeś naszą. Jak to się odczuło?
pierunie, co tu jest? Jest notebook Czech Wood Geocoin. No proszę. Jakiś taki piłka z jakimiś kolcami, taki jest. Proszę. Taki autka, ja też za bajka miał. Tu co, muszle jakiś jest. Och, słuchajcie, wakacje. Ale naprawdę podziwiam tych ludzi, co to robią. Mamy notes. I do tego notesu trzeba się po prostu wpisać. Ktoś tu był 6 lipca. Proszę, ile tu jest ludzi już wpisanych. Właściciel, nawet numer telefonu do właściciela jest. Proszę. No to ja też tak się wpiszę. No, wpisałem się i teraz pozostaje mi to wszystko schować i zalogować się na telefonie. Także fajnie. Mamy stary krzyż, niemieckie napisy jeszcze widoczne. Wydał sobie już po niemieckiej stronie Śląska. Stare krzyże świadczą o tym, ale tam z wierzchu jeszcze jest, pewnie jakiś napis był. Zaraz po tym krzyżu niestety został zbruszony. Nawet nie uwierzycie, jaką pomysłowość kaszerów może być. Tutaj mamy skrytkę geocache ukrytą. Ale zobaczcie. Coś rewelacyjnego. Na takim drzewie się trzeba wpisać. Ja się kiedyś tam wpisał. Ale naprawdę mega pomysłowość. Taki miał wpis tu jest. Tu. Tu żeś się szlajbnył. Naprawdę rewelacja. I tu mamy jakoś sztreka. Ja już tu jakiś był. Widać, były jakieś dwa te glajzy. Ale nawet sztrum był. A sztrumu nie ma. Więc ciekawe czemu. Dziwne. Widać, że ten jeden tor jest używany, ale reszta ściepano. Nawet trzeba było od wszelkiej biedy zaparkować. Druga tam idzie, ale nie łąkajmy się. Ulica Stalowa przed nami. Tak by pasowało, nie? Ale ten cash, naprawdę pomysłowość tych wszystkich, co to ukrywają, to jest mega fajne. Genał, kajaki, rzeka Ruda. Początek spływu kajakowego w Stodołach. Na rzece Ruda. My teraz skręcamy w prawo. Tam mamy wał zalewu rybnickiego. Ja, tu jest cały ten spływ kajakowy. 250 metrów skręć w prawo w Stalowa. Ale tutaj mamy też pewna chałupa. Które nas interesuje. Jest
Słuchajcie, jak widać, hopa jest po niemiecku. Trudno się nie domyślić. Generalnie rzecz biorąc, w latach 1947-1958 w Rybniku w Stodołach mieszkała i pracowała jako nauczycielka Stefania Wojtyła. Wówczas kilkakrotnie odwiedzał ją tutaj jej placonek, ksiądz Karol Wojtyła, późniejszy papież. Między innymi był w Stodołach w lecie 1948 roku, mieszkając w wynajętym pokoju w domu przy ulicy Stalowej 17. W tym czasie wędrował po tej ziemi, czytał książki, modlił się i rozmyślał. No więc w tym, w tej oto chałupie tutaj mieszkała ciotka Jana Pawła II. Fajna miejscowa tu jest, w Stodołach. Fontanna, jedzenie. 20 metrów kontynuuj do Stalowa. Ale jest droga. 6 zł za gałka. 11 metrów kontynuuj do Stalowa. Może sobie na kolorujemy. 40 metrów skręć w prawo Brudzka. Drugie 9 km kontynuuj trasę z Bonowiska. Drugie 9 km, ale Stefan Zoliszkowito. 2,9 km. Fojerwera tutaj jest. A, dzisiaj jest hit. Mamy godzina 15. Jeszcze tak z 5 godzin rajzy. I będzie fajrant. O, zaś się zaczyna piosek. I tutaj jest... Co? Zjazd. Taki jest, ale też jest dużo kamienia na drodze, więc trzeba dać pozór, aby nie kliznąć. Ależ tu praży. Jak pierwszy. Od tego piosku. Słuchajcie, tam mamy jakiś urbex na horyzoncie. Ja tam nie będę szedł, ale myślę, że jakieś tam urbexowce pewnie tu już były. Dość wielki to wygląda, jakieś chlewy albo co. Zobaczymy. Ale jest tu też cache, także może się dowiemy coś więcej na ten temat. Tutaj mamy Zwonowice, Kościół Matki Bożej Różańcowej, ale 40 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Może jest to nowy kościół, ale nie gdzieś do niego chyba nie wlezymy, bo
słyszeć tam jakieś śpiewanie. Tutaj mamy pałacyk myśliwski w Dzwonowicach, wzniesiony za czasów księcia raciborskiego Wiktora I. Wcześniej to był też folwark taki, naprawdę piękna budowa. Taki pałacyk myśliwski z połowy XIX stulecia. Dobrze, fajne. No, jadymy ze Dzwonowic na Sumina. Słuchajcie, tutaj w lesie są czysze, ale trzeba mieć wędka. Ja o tym nie wiedział. A poza tym jeździć wędką raczej nie zamierzam. Jeśli by tu się wybrać, no to jedynie piechty. Także odpuściłeś się to. I dopiero że się kapnął, że przegapiłeś miejsce, jakie trzeba zrobić fota, więc musimy trochę przygnać, żeby tam jeszcze z godzina prędzej być przy aucie, tak koło 7. Mamy czworto, to nie wiem ile, bo mi licznik nie pokazuje za bardzo, co się z ekranem dzieje. Chyba już czas go na wymianę zrobić. No bo też już z 10 lat ze mną jeździ. Także mimo prawo już się skrzanić. Ale to z tym Garminem, że mi godo po polsku, no to jest to w szoku. Ale tak powiem. Nie, gdzie Sumina? No dali tereny dawnej Rzeszy Niemieckiej. Coś mnie w lewym zadku boli, ale to chyba z tego powodu, że 2 tygodnie żeśmy się zapieprzać na takiej dosyć wymagającej maszynie w robocie i bez tego może tak to też będzie. Jutro jadę zaś na fizjoterapię, także zobaczymy, co to tam się dzieje, ale myślę, że nie będzie źle. Ja, dobrze go też kobieta. Zaś mamy jakiś kryształ, a strum. Aż syczy. 70 metrów skręć w lewo, droga gruntowa. Ja. Aha, teraz jadymy na Sumina. I będziemy się tu wracać, jak ta szczeka idzie. No. Punkt końcowy 350 metrów, aha, tutaj się zaczyna ta trasa w zasadzie, bo wiecie, że na roweru, na tej trasy, no to generalnie rzecz biorąc można wjechać byle kaj, ile na trasa, nie? Jeśli jakoś się budowa, nie będziemy pokazywali. Nie wolno. Ale jaki jest start, no to... A pierwszy z głupoty, to nie jest mój punkt końcowy. Można wjechać w dowolnym miejscu, w dowolnym punkcie tej trasy. Będzie zaliczone pod warunkiem, że sobie zrobicie zdjęcie
w wyznaczonym miejscu, kiedy ją pominął. Będę musiał tam zajechać, bo mi nie zaliczą trasy. 40 metrów przybywasz do punktu. Gazociąg wysokiego ciśnienia, relacji raczej dużo rybnik. Aha. Kraina Górnej Odry. Punkt końcowy tu jest i początkowy. Aha. Mapa tras rowerowych okolic gminy Lyski. No proszę, Lyski. Czyli tak to tu wygląda wszystko. Sztreka, tam jakoś i Bruszka, gmina Lyski, Gaszowice, Jejkowice. No proszę, Sumina. To co? Zaliczyli na punkt początkowy i końcowy, no to cisnęmy dalej. Ale chyba się mi nawigacja nie wyłączyła, to musimy to wgrać zaś. Tu mamy taki wiadukt, ale dziwna sprawa, bo on jest... Prawo strona jest dużo niżej jak lewo. Czyżby aż tak to siadło, albo to tak specjalnie zbudowali. Treka chyba na Raciborzki nawet. Mamy taki fajny to plac tutaj. Czwórstyk Rybnika, Szczerbic, Dzwonowic i Jejkowic. Taki oto fajne miejsce. To jest trasa, ja już jechał w sierpniu zeszłego roku. Nie myślałem, że tu pojadę teraz. Ale fajnie, ale jaki brudny fręty lecą. Tutaj mamy elektrownia Rybnik i zalew rybnicki, który nigdy nie zamarzł. Kuminy tej elektrowni widoczne są nawet z Rudzicy koło Bielska Białej.
Śmierdzi ta woda strasznie. Mamy rzekę Rudą. Stoicie sobie w rybniku, w miejscu dość specyficznym, które uchodzi nawet za nawiedzone oczywiście. 446 ofiar Auschwitz-Birkenau, zamordowanych tutaj w styczniu 1945 roku przez hitlerowców. No słuchajcie, tutaj generalnie rzecz biorąc mamy groby pacjentów szpitala psychiatrycznego, których Niemcy mordowały. Ja też z początku żech nie wiedział, że coś takiego jest i zawsze zastanawiałem się, co to są za słupki, nie? I dowiedziałem się, no niestety, fatalnej historii. Zobaczcie, tego tu jest mnóstwo, tych grobów. Ja nawet pewnie po niektórych jada, co w zasadzie nie powinno mieć miejsca. Ale to, że ten las tutaj jest usłany ludzkimi ciałami, to jest potworne, straszne. A więc słuchajcie, sprawa była taka, że ja idąc po tego kesza do tego ośrodka tam, który jest tutaj poniżej, jak się okazuje, no zapomniałem o głównym punkcie dzisiejszej trasy rowerunu, że tutaj trzeba sobie zrobić zdjęcie. Ja to po prostu pominął i musiałem tu przyjechać, bo tak to bych nie miał trasy zaliczonej. No to po odpoczynku jademy jeszcze na tankstela, chcę kupić jakieś picie i już do auta. Myślę, że tak o 8:30 najpóźniej, jak stąd wyjada, to idzie ok. Offroad się nam tutaj zrobił, teren bardziej. No, po deszczu to tu będzie fajnie. No, nie ma szans tu zjechać. Kapliczki drogi krzyżowej. Tutaj mamy trzeci upadek Jezusa. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją podkupił świat. Jak się celebruje Droga Krzyżowo, no to przeważnie w Wielkim Poście, nie? Przed Wielkanocą. Zawsze w piątki odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Jest też ekstremalna Droga Krzyżowo. W terenie, w nocy, tydzień przed Wielkim Piątkiem. Jest to niegada wyzwanie do młodych ludzi. Idą w nieroz w błocie, w deszczu, śniegu. No ale chwała im za to. Się mi kółko poluzowało troszkę. Nie, gruby widzę.
ale cóż. Jutro niestety rowerem do roboty nie pojadę. 550 metrów kontynuuj do Książenicka. No, muszę jechać od razu na fizjoterapię po robocie. Do Czechowic, a na razie, żeby się nie wrócił. Finał Charlotte widać. Rydułków. KWK Anna też tam widać. I elektrownia Rybnik. I tutaj Kajsi na trasie mamy jeszcze kapliczka. Jest otwarta. Ładna kapliczka w środku. Jest klinicznik, ołtarz. Jeszcze ołtarz przed soborowy też jest. Super. I taki stary krzyż, który za nas cierpiał rany. Jezu Chrystus zmiłuj się nad nami, nie? Tak się odpowiada. A tu mamy przystanek też. Rybnik Golejów. Ja, no to jadę już do auta. Kupiłem sapici na Orlenie. Żabki nie było po trasie. Jeszcze jakieś 5-6 km do auta. No, po 8 będzie, jak stąd wyjada. No już jest 19:57. No, 53. Planowałem o 8, o 20, nie? Ale jakoś tak zeszło. No i tak maksymalnie o wpół do 21:00. 200 metrów skręć w prawo w aleje. To jeszcze jest taka tolerancja dopuszczalna. Gdybych nie szedł na pierwsza zmiana do roboty, no to bych tu jeszcze poszalał. Bo chęci są. Co prawda mięśnie w nogach mnie trochę bolą, ale szanić to. Trzeba więcej trenować, więcej jeździć i nie będzie boleć. Oczywiście wszystko z głową, nie? Półdupek mnie przestał boleć, że chyba wszystko jest ok tam z tyłu. Trochę się z tą babą tutaj powadził, no ale dobrze mnie kieruje teraz. I naprawdę, jak będziecie mieć jedną okazję, jedźcie tutaj na te trasy. Pierwsze 3 km skręć w prawo w aleje. No na tak godo, pierwsze 3 km, a to jest 1,3 km. To jeszcze jest taki chyba niedopracowane do końca. Ale to mnie zaskoczyło, bo na Tour de Silesii ostatnio żeśmy normalnie ustawione angielski, a tutaj mi polski skoczył. Coś nowego, chyba jakoś aktualizacja była. Ja była, faktycznie, no. Podwyjcie się i polski się pojawił. No i bardzo dobrze. Coś taki kali mieć, kali działać, no ale lepsze to niż angielski, nie? Ależ tu jest fajna przykruwa. Naprawdę, te lasy na rajzy tutaj się nadają rewelacyjnie. 60 metrów skręć w lewo w DP35 krzywa. Tu mamy jakieś rajzy. Zrobiona na nowo Rybnik Paruszkowiec. Dojazd do tego nie jest zbyt fajny. Nie narzekaj, nie? Ścisły, ale to nic nie ma z naszego żadnego. Chyba granica działki kolejowej. Tutaj Kaiser Ferdinand nie robił. 750 metrów skręć w prawo, droga gruntowa.
Jasne. No i kończymy ta nasza rajza. Słuchajcie, wypatrzyłem jeszcze dwa piesze, co przy pomocy wędki się robi. Ale jeśli chodzi o takie kesze, to trzeba będzie przede wszystkim tutaj przyjechać, jak będzie już bez mistrz. A kiedy to nastąpi, to nie wiem. Machinę teleportacyjną już widzę na horyzoncie, więc o godzinie której to? Nie. 20:33 kończymy rajza i bierzemy się już do domu. Było fajnie, było super. Cieszę się i do zaś.